Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego i starosta Piotr Gruszczyński z absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Rządzący opowiadali, jak ciężko jest pilnować finansów publicznych w tych czasach i że pieniędzy na wiele po prostu brakuje. Opozycja w roli pytających oraz recenzujących po swojemu wytknęła kilka spraw, które budzą w jej ocenie wątpliwości. Przede wszystkim to jest sesja, która wymaga udzielenia absolutorium przez całą Radę. W związku z tym jest pewna procedura. Procedura dotyczy najpierw przygotowania sprawozdawczości, która musi być przedłożona organom zewnętrznym, kontrolnym, m.in. Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I te dokumenty otrzymałem w sensie badania, jak gdyby poprawności wydatków finansów publicznych za 2020 rok dla starostwa powiatowego. I ta opinia jest pozytywna. W związku z tym nie było już jakby przesłanek, abyśmy nie zwołali sesji, która może pracować nad udzieleniem absolutorium, czyli oceny nie tylko tej finansowej, ale również tych kwestii, które zadziały się w 2022 roku od strony inwestycyjnej i w ogóle przepływu tych środków. Tych inwestycji było kilka, poza chociażby tutaj halą wybudowaną w Kłecku, czy modernizacją też siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z dostępnością, bo dzisiaj też na to należy patrzeć i te budynki dostosowywać. Rada dzisiaj pochyli się właśnie nad udzieleniem absolutorium, czyli przyjęciem sprawozdawczości finansowej i wydatkowej za poprzedni rok. Nie udzielenie absolutorium skutkowałoby zmianą zarządu i starosty. Udzielenie absolutorium oczywiście jest jak gdyby tutaj zielonym światłem do działania dalej. I dzisiaj będziemy procedurować to. W związku z tym sesja dzisiejsza jest jedną z kluczowych sesji, jeżeli chodzi o podsumowanie roku poprzedniego. No i też pochylenie się nad przyjęciem środków z roku 2022 do budżetu w roku 2023. Tak, jeżeli chodzi o budżet za 2022 rok, on wzrósł do ponad 190 milionów, zakładane było tam około 170, czyli ten wzrost jest znaczny. Były również przepływy środków zewnętrznych, chociażby jeżeli chodzi o środki niezbędne na prowadzenie szkół, chociażby, czy subwencje, które wpływają nie tylko z zakresu oświatowego, ale również wydatkowego i z wszystkich programów pomocowych, jak ŁADY, poszczególne ogłaszane przez rząd, w których powiat uczestniczy. Te wszystkie środki były przyjmowane w poszczególnych korektach, stąd też wzrost do tych ponad 190 milionów i teraz cała Rada pochyliła się nad tą sferą wydatkową tego i przepływami na różne zadania, na które już jako radni Rada mamy wpływ. Oczywiście można powiedzieć, że Rada Powiatu jest jak Rada Nadzorcza w każdej spółce, czyli dzisiejsza sesja jest kluczowa dla pana starosty i zarządu. My właściwie od początku tej kadencji weszliśmy w program ostrożnościowy i ten budżet jest kontrolowany co miesiąc. Ja przypomnę, że ze swego czasu co miesiąc składałem takie sprawozdanie. To jest taki gorset, który powodował, że mieliśmy pewien gorset kontroli nad tym, co robimy. Rzeczywiście przyznam, że dużo łatwiej jest budżet stworzyć, ale zdecydowanie jest go trudniej realizować. W tym przypadku i w tym roku udało nam się to zrealizować w zasadzie prawie w 100%. Z tego, z czego jestem najbardziej zadowolony, to przede wszystkim ustabilizowanie finansów. Zresztą konsekwencje tego, co w tej chwili mówię, będą przedstawione niedługo, bo przygotowujemy się do jeszcze innej, jednej niezaplanowanej inwestycji związanej ze szpitalem, ale myślę, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli powiedzieć na ten temat coś więcej. Ponadto, kiedy myśmy objęli w 2018 roku swoje rządy, to właściwie był jeden tylko główny cel, wybudowanie tego szpitala. O szpitalu już praktycznie zapomnieliśmy. Dzisiaj podchodzimy do kolejnych inwestycji i tak powiem, że w zeszłym roku, na przełomie zeszłego roku i tego roku, właściwie kończymy kolejne inwestycje lub skończyliśmy. To jest ośrodek szkolno-wychowawczy w Kłecku, inwestycja ponad 7-milionowa, czy liceum numer 1 wraz z tak zwaną poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Inwestycja w tym roku będzie zakończona, a zaczęliśmy w zeszłym roku, 9-milionowa. Ponadto projekt Świat, o którym jest bardzo głośno, już w najbliższą sobotę oficjalne otwarcie. Także jeśli chodzi o zakres inwestycyjny, działo się dużo, bardzo dużo. Natomiast ten zarząd będzie jeszcze najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, przygotowywał kolejny budżet. I tu mamy kolejne zamysły inwestycyjne, o czym będziemy też informować opinię publiczną.
opozycja nie szczędziła nie tylko krytyki, ale także złośliwości pod adresem starosty. Wotum zaufania i budżet to są działania, które były podejmowane w 2022 roku. Natomiast trzeba zaznaczyć, że to jest ostatnie już głosowanie nad wotum zaufania w tej kadencji samorządu, ponieważ ona już nieuchronnie dobiega końca. Jeżeli chodzi o naszą ocenę działań zarządu, to myślę, że dla pana starosty Piotra Gruszczyńskiego ten 2022 rok był bardzo dobrym rokiem, ponieważ zaczął się on od znaczącej podwyżki wynagrodzenia pana starosty, która nastąpiła już od razu na początku roku i łącznie ze spłatą z poprzednich miesięcy. Natomiast później już tylko słyszeliśmy o tym, że brakuje pieniędzy, że nie możemy, nie mamy inicjatywy. Jeżeli chodzi o znaczące wydatki powiatu, no to w kategoriach śmiesznych można określić wydatki, które zostały i pieniądze, które zostały przekierowane chociażby na drogi. My jako powiat nie jesteśmy w stanie wyremontować nawet dobrych 3 km dróg, zrobić 3 km chodników, czy też położyć jakiejś minimalnej, aczkolwiek odczuwalnej ilości nakładek bitumicznych. Ocena działalności tego zarządu w minionym roku to także protesty pielęgniarek, które miały miejsce w Gnieźnieńskim Szpitalu, po których pan starosta musiał publicznie przepraszać pielęgniarki za wypowiedziane przez siebie słowa, a całość zakończyła ingerencja mediatora. Tak wygląda obraz powiatu w minionym roku. Nie wchodząc już w małe, w drobne rzeczy, gdzie brakuje pieniędzy na kulturę czy na sport, bo w tych obszarach nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju, a zaledwie o wegetacji. W naszej ocenie, w ocenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, jest to ocena negatywna działań zarządu, działań pana starosty i taki będzie miał wyraz nasze głosowanie, czy w absolutorium, czy właśnie w wspomnianym wotum zaufania. Za absolutorium i wotum zaufania głosowało 18 radnych z 24 obecnych na sesji.